kosza Redeco. www.redeco.pl. Gdyby o sukcesach trenerów decydowało tylko doświadczenie, nie miałaby pewnie szans. Optymizmem może ją napawać fakt, że w ubiegłym roku najlepszym szkoleniowcem nie został wcale najbardziej doświadczony. Do nowego życiowego wyzwania podchodzi z sercem i uśmiechem. Zarówno będę debiutować ja, jak i moje dwa konie. Mam je w treningu od października zeszłego roku. Całą zimę przepracowaliśmy. Warunki pogodowe były bardzo fajne, więc można było trenować na bieżni toru. Jak będzie, to się okaże. Na razie wszystko jest w porządku, konie zapowiadają się bardzo dobrze. To przedstawmy podopiecznych trener Kaszczyszyn. Klacz, która niewątpliwie jest bohaterem drugiego planu naszej informacji z Partynic, może w sezonie odgrywać już role pierwszoplanowe, ale na bieżni. Klaczka się nazywa Uczytelka Tańca, jest to 3-letnia klacz pełnej krwi angielskiej i mam jeszcze jednego ogierka w treningu, również 3-letni konik pełnej krwi angielskiej zwany Karny. Przed inauguracyjnym sezonem wiele niewiadomych. Rozgrywki 2014 dla młodej trener będą na pewno dobrą lekcją. Liczy, że szybko wyciągnie z niej wnioski i że jej podopieczni sprawią jakieś niespodzianki. Na pewno jest to dla mnie nauka, jest to dla mnie nowe doświadczenie, ale zarazem mam nadzieję, że koniki się sprawdzą i jakaś niespodzianka będzie, że coś jednak wygrają bądź przynajmniej będą dobrze biegały. Mam taką nadzieję, ciężko pracujemy, wkładamy w to serce, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Młoda, zdolna, ambitna, ale wie, że jeszcze sporo nie wie. Korzysta z porad bardziej doświadczonych szkoleniowców, oby ci konkurenci bądź co bądź dobrze radzili. Pracuję jako jeździec u trenera Roberta Świątka, więc jeżeli mam jakieś wątpliwości bądź pytania, to radzę się jego, bo niestety jest tak, że jeżdżąc można jeździć długo i mieć doświadczenie, natomiast trening to jest zupełnie coś innego, więc radzę się innych. Oczywiście mi każdy podpowiada, nawet jeździć jockeye, którzy mają jakieś doświadczenie, no i zobaczymy, w ten sposób się będę uczyć po prostu. Konie pod bacznym okiem trenerów szykują się do wyścigowej inauguracji sezonu 2014, ta już w kwietniu. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl